Powiedz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, W siedem. porządku. Super. Bo się boję, że mnie nie będzie... A to może nawet i lepiej. Kompletna strata czasu. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kącika filmowego w TV Gry, gdzie tym razem męczyliśmy Ufała, Arasza i mnie filmem pod tytułem Wiedźmin z roku 2000, jeśli dobrze pamiętam. No jest to film, który odbił się szerokim echem. Można tak czasie, powiedzieć. W swoim czasie, tak. Chcę być Wiedźminem. Ja chcę być Batmanem, no nie wyszło. No i film, który dzisiaj przeanalizujemy pod kątem jakby poprawności na tle prozy Sapkowskiego, po to, żeby sprawdzić, czy na przykład fani serii Wiedźmin growej mają w ogóle po co sięgać, czy jest jakiś sens, żeby po to sięgali. Awatar. Jezus Maria, co to jest? Przewidzieli Awatar. Jedyną posmarowanie. Więc takie proste pytanie na początek, czy były rzeczy, których nie pamiętaliście? Rzeczy, które was zaskoczyły? Ufał? Ja tak. Wydawało mi się, że dość dobrze to znam. Znaczy, nie oglądałem tego kupę lat, to przyznaję się bez bicia w ogóle. Nie było jakiegoś większego sensu chyba, żeby to oglądać powtórnie. Niemniej tutaj właśnie podczas filmu ze dwie, trzy sceny lub całe wątki nawet w ogóle nie potrafiłem tego skojarzyć z przeszłością. Pamiętasz o tych oczywistościach typu smog? Takie obrazy mam zapisane w pamięci, między innymi jak ściągnął hełm i tak dalej, ale były faktycznie wątki w tym filmie, których kompletnie nie pamiętałem w tej wersji filmowej. Zabito! Nie pamiętam tej gumę sceny. Z kolopem dromą. Przyznał, że ja świetna jest. To jest ten problem, że ten film właśnie, szczególnie w pierwszej połowie, jest zupełnie niezrozumiały. Nie? Znaczy tak, takiej na zasadzie, jak nie znasz w ogóle prozy, to kompletnie nie wiesz, o co chodzi. Jak znasz, to no tam... Lekko można się zorientować. Tak. Ja mam takie wrażenie, że po prostu chcieli, żeby był jakiś główny wątek. Ten wątek Ciri, Pawetty, od tego się wszystko zaczęło. Ale właśnie nie było odpowiedniego tła, żeby widz, który nie zna kompletnie, nie wie, czym jest Wiedźmin, a idzie do kina, ogląda takie barachu, to ja gdybym nie znał książek, opowiadań i tak dalej, nie miałbym zielonego pojęcia, co się dzieje i w ogóle wydawałoby mi się to strasznie chaotyczne, bo to było chaotyczne. Co się tu dzieje teraz? No już się zgubiłem. Ale nawet osoba, która ma za sobą całą literaturę wiedźmińską, no przynajmniej opowiadania, bo tutaj ten film nawiązuje do opowiadań, to z początku też ciężko jest zorientować się w tym, o co chodzi, a to nie tylko jest wina tego, że treść jest strasznie poszatkowana, ale również wina fatalnego montażu, fatalnych przejść, bo to byliśmy świadkami scen, które nagle się pojawiały i po paru sekundach znikały, przychodziły zupełnie do czegoś innego i człowiek w ciągu tych pierwszych kilku minut, to ja tak miałem w przeciągu tych kilku minut, ja miałem potworny chaos w głowie. To chyba jest najbardziej widoczne w scenie, jak rozmawiają ze sobą w pewnym momencie i najpierw chyba Wiedźmin rozmawia z matką tam Pawetty, potem jest przejście, że z Pawettą. Jak... Wzmocnij straż. Słyszałeś o niej, Lidgard? Wow, szybkie cięcie. Co to nie? To prawda, to prawda. Nie, serio, to jest taki montaż jak z takiego serialu po prostu, nie? Taki o, tak, totalnie prosty. Tylko, że to taki, jest ale serialu obyczajowego. Tak. Gdyby to był na przykład wenezuelski serial, to by to rozciągnęli, a to są takie zajebiste przeskoki. Ja go kocham, zostaw mnie! Miałeś go za! Ona z nią rozmawia? Nie znam historii tego cuda, które oglądaliśmy. Niemniej chyba najpierw powstał serial i po prostu z tego serial został odpowiednio... Nie, najpierw chyba był film. Znaczy wydaje najpierw mi się, że jakby prawda leży po środku, że wydaje mi się, że oni to... Tak. Nie wiem, nie wiem, czy chcę wiedzieć, po prostu... No nie no, to jest Kalanty, to jest Pawetta i córka, z tego się urodzi Ciri. Ciri, no.
No właśnie o to chodzi, że to wprowadzenie jest... kobiet? No nie jest. Znaczy inaczej, film ma bardzo wiele wspólnego z grą komputerową, ale nie chodzi mi o, o grę jak Wiedźmina, tylko grą w ogóle. Miałem wrażenie, że oglądam właśnie jakiś let's play, w którym Wiedźmin przechodzi od questa do questa. Zupełnie miejscami ze sobą niepowiązanych, bo prawda jest taka, że to opowiadanie... Sprytnie powiązane poezją śpiewaną Barda Jaska. Zróżnicza Jaska, tak. Od questa do questa. Dokładnie, żebyś wiedział. Masz otwarty świat. Teraz chwila swobody i za chwilę znowu jakieś zadanie. Odległe kraje. Kraków. Ale fajnie, w czasie podróży zawsze jest ta piosenka, podoba mi się ten patent. Powinno być potem, że ona ściąga słuchawki, nie? Co się stało? Ja pół sekundy nie patrzyłem na ekran. Prawda jest taka, że ta scena ze smokiem, ten cały fragment ze smokiem, on jest jakby zupełnie wyrwany z kontekstu. On nie wnosi absolutnie niczego. Mnie fascynuje brzydota tego herbu, który ma w tej kapli. Jest tragiczny. Grafik płakał jak projektowy, nie? Szwaczka płakała jak szyła. Szwaczka płakała jak szyła. Mamy wątek Cyrilli, potem jest przerwa na smoka, a potem, potem jest znowu przejście, że przyjeżdża Geralt do Cintry po Cyrillę i tam królowa za bardzo nie jest z tego zadowolona. Jaki sympatyczny. No. W sumie taki fajny. Drugim takim tematem, pamiętam, że jak wychodził ten Wiedźmin, to już wtedy się go krytykowało dość mocno za to, jak wygląda i jak te efekty specjalne i tak dalej. Ale pamiętam, że dość pozytywnie się odbierało postać Żebrowskiego jako głównego bohatera. Tutaj ciekawa sprawa, o której wspomniałeś, jak oglądaliśmy, że od czasów gier zmienia się to, nie? Tak, bardzo się zmieniło. Ja miałem zapisany faktycznie taki pozytywny wizerunek Żebrowskiego, który próbował coś zrobić z tą postacią i zapamiętałem, że mu to wyszło, ale to było lat temu, 15. Sorry, jak zobaczyłem ten film, to po prostu zweryfikowałem swoje dawne poglądy. Czyli mówisz, że jednak Żebrowski nie, po prostu nie, gry nie. Autentycznie zrobiły swoje. W grach ta postać jest zarysowana lepiej, brzmi sensowniej. Wolałbym chyba widzieć Żebrowskiego z wokalem Rozenka na tej zasadzie. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. Spieprzaj, dziadu. Problem jest taki, że Żebrowski właśnie w konfrontacji z grami wydaje się zupełnie bez życia. On nawet nie ma w sobie takiej, nie wiem, charyzmy takiego naprawdę wojownika, obrońcy, nie wiem, uciśnionych, tylko była ta scena z tym bazyliszkiem, co wyciągnęli to gumowe truchło z lochu. To początek opowiadania, ostatni smok zresztą. No właśnie, to ma takie coś. Była ta scena, że w której próbowano mu okraść konia i to w ogóle tego nie było widać tam, wiesz, dialog odczytany po prostu z kartki i na tej zasadzie nie było żadnej jakiejś, nie wiem, nie było czuć tej interakcji z wieśniakami, że ma im coś do powiedzenia, że jest zły, w ogóle żadnych emocji nie było po nim widać. Jak wykrzywiał twarz, to raczej były takie grymasy, które no, budziły uśmiech politowania. Cały czas miałem wrażenie, że oglądam jakieś licealne przedstawienie. Ci aktorzy po prostu poruszali się w taki sposób zupełnie dostojny, sztywny, wypowiadali te kwestie z takim przesadnym pietyzmem, można by powiedzieć. To przypomina mi taki... jaka to jest sztuczna broda? Ale to, o czym mówiłeś wcześniej, to też mi się skojarzyło z tym, że on czasami, Wiedźmin, znaczy Geralt, jako postać miał czasami do wypowiedzenia jakąś taką silną, mądrą myśl taką, nie? Że tam wiesz, ty też jesteś potworem, czy coś tam jakiś ten. I te wszystkie takie mądre zdania gdzieś tam niknęły kompletnie, nie? Nie było zaakcentowania. Ja wam powiem taką rzecz, że był trailer trzeciego Wiedźmina. Chodzi mi o ten filmowy trailer, gdzie próbowano powiesić jakąś tam dziewkę. Tam pod koniec Geralt, zarówno w angielskiej, w anglojęzycznej, jak i w polskiej wersji,
wypowiada dwa albo trzy zdania z opowiadania Mniejsze Zło, które są jeden do jeden, tak jak w opowiadaniu. Ilekroć słyszałem, bo znałem te opowiadania, tam, tak jak już tutaj mówiłem wcześniej chłopakom, nawet czytałem je jakiś czas temu, przypominałem je sobie. Słyszałem zdanie prosto z książki, prosto z sagi, czy prosto z opowiadań, to w ustach Żebrowskiego to brzmiało wszystko po prostu jak, no jakbym sobie to tak rzucił, no, beznamiętnie. Nie zadzieraj sprawę, mówię ostatni raz! Lepiej wracaj do swoich potworów, tam jest twoje miejsce. Ty patrzę na ciebie, potwory. Ja nie jestem potworem. No nie wiem, no może to też jest klątwa tego, że po prostu te twarze, które oglądaliśmy w tym filmie, one się przewijają we wszystkich polskich filmach, serialach. No nie wiem, reakcja na paździocha, no po prostu, no sorry. Dlaczego wstrzymujecie? Paździoch. O Boże, to jest takie przykre. Trochę szkoda mi właśnie pana Ryszarda Kotysa, który jest, swoją drogą też tak bardzo teatralnie, no, robił różne dziwne rzeczy. Cny smaku! Kurde, stępień z 13 posterunku jako Ejk. W opowiadaniach te relacje tych postaci były o wiele znacznie bardziej rozbudowane. Tutaj w przypadku Renfri zamienia ona z Wiedźminem dwa czy trzy zdania, a potem Wiedźmin ją rani i ona koniecznie chce, żeby Wiedźmin został przy niej, jakby był dla niej kimś arcyważnym. No tak, w tej sytuacji to powinienem jeszcze kopnąć. To jest masakra. A do tego to poszukiwanie Ciri. No dla widza to nic nie znaczy. Nic nie znaczy, ponieważ tak naprawdę oni spędzili ze sobą dwie minuty czasu ekranowego. Ciri. Spędziliśmy ze sobą całe dwie minuty czasu ekranowego. Ale i tak cię kocham. Ale się przywiązałem. No taka niespodzianka, no niestety. Taka niespodzianka. Siurpryza. Dobra, no to pomówmy o najważniejszej rzeczy, o rzeczy, którą zapamiętaliśmy wszyscy, o potworach. No, jak w Władcy Pierścieni takie. Wow, krety. Nie, no, czerw. Czerw z Diony. O Jezus. Zacznijmy chronologicznie. Na początku walczył z wężem? Nie wiem, to się chyba nazywa Skolopendromorf, tak. Który był gumowym mapetem. Jego chyba było najlepiej widać, pomijając smoka oczywiście. Było widać jego chyba mordę, tak powiem, tak. Przez półtorej sekundy gdzieś tak. To mi przypomina takie gumowe dinozaury, które kiedyś... Bo to jest. Trochę mi żal tego wszystkiego. O Jezu. Jak wiesz, że masz słabą kukiełkę, to trzeba jakoś to zaaranżować, jakieś, nie wiem, zmienić nawet, że jest w mroku, że cokolwiek, nie? Że jakoś to ukryć, ale sprytnie. A tutaj to zrobili nawet w tej późniejszej walce na zasadzie jakiegoś takiego horroru z lat 80. Tak. Klasy C. Oni wiedzieli, że to musi podziwnie wyglądać, a tych potworów nie pokazują w ogóle. No ale a jak zapamiętaliście drugiego głównego bohatera jakby filmu, czyli smoka, na którego, tego żartujemy sobie, poszła połowa budżetu? Był uroczy. Spodziewałem się, że będzie gorzej wyglądał, szczerze mówiąc. Jakoś no tak? Miałem tylko wspomnienia, bo przypominaliśmy sobie to na YouTubie, te sceny z serialu i nawet tutaj całkiem niedawno. I to wszystko było takie rozmazane. Jak zobaczyłem to w pełnej krasie na dużym ekranie, to... To troszkę się, powiedzmy, mój odbiór poprawił, ale nieznacznie. To jest to. Jasny gwint, wygląda jak kura, która... Jakiś spasiony. 50% budżetu tego serialu poszło na tego smoka. Proszę waszmości, idziemy w bój! Wiadomo, nie możemy tego porównywać z Hobbitem. Nie te umiejętności, nie ten czas, nie ten pieniądze. Budżet. Ale no, myślę, że w latach, kiedy powstał Wiedźmin serial, no dało się zrobić coś lepszego. Jeszcze. A
A już się piją, tak? Złapał muchę. Złapał muchę. Wiesz, myślę, że powinni to jakoś sprytnie z jakiegoś ujęcia zza skały, nie wiem, że jakieś... jakieś te są... Wyobrażasz sobie to takiego... wychodzącego zza... Ta właśnie scena z tym smokiem, ona była reklamowana jako taki sztandarowy moment tego filmu. Że... No ja chciałem ci powiedzieć, że ja na szczęście tego nie pamiętam i jest mi z tym dobrze. No właśnie, sypiasz spokojniej. Może nie macie czegoś takiego, ale jakaś ulubiona, najśmieszniejsza postać, scena otworzona, najbardziej zepsuta. Macie jakieś wspomnienia tego typu, czy konkretnie nie da się nic wybrać? Ja powiem tyle, że co zapamiętałem, nie powiem najlepiej, ale zapamiętałem piosenkę podróżniczą, którą śpiewał zapewne Zamachowski, czyli Jaskier w tej wersji. No tak, tak muzyka, bardzo fajna była. Muzyka w porządku była. Znaczy, tak, no ogólnie muzyka Ciechowskiego to... Mocno ale... stronę. No jest to jeden mały plus, w plusach to będzie, tak. No nie ma znaczenia dla całości. No. Koniecznie poznasz smaku rycerza. O, to jest ta fajna piosenka. No. Zaśnij odkryj. Jeszcze nie płakał? Nie. No, ja zapamiętałem jedną scenę, która oczywiście jak większość scen w tym filmie była z czapy. Tak się zastanawiałem między tymi raptorami na końcu. Ale, to mój wybór właśnie. Wybrałem jednak scenę, która też była pod końcu, jak Geralt ni stąd, ni zowąd spotyka na drodze jakiegoś dziada bezdomnego, który mówi mu, że odnajdzie tą dziewczynkę wtedy, kiedy wszystko zrobi dobrze. Wszystko zrób to, co trzeba, no i... tak. Znajdziesz ją, kiedy uczynisz wszystko, jak należy. Ten co? Wsiowy dziad. Zrób wszystko jak należy i teraz. No mi się podobała właśnie ta scena z raptorami, które nazywamy, dlatego że jakoś tam mam w pamięci ten park jurajski ostatni, który tam dinozaury biegnące za motorem, jakieś takie trailer i tak dalej. I to mi się tak momentalnie skojarzyło, że pasuje jakością. Wow! Raptory! Park jurajski, są malutkie. Zabij raptora. I też wspominam ciepło scenę tego, jak Yennefer spadała ze skały i to było takie dramatyczne. Muzyka tak waliła strasznie, ale obraz nie nadążał za tym. I jak Żebrowski bardzo próbował udawać, że jest zmęczony. Dokładnie, tą swoją mimiką. Tutaj, bo będę w klanie występować. Nie w klanie, w czym ona gra? Nie, na wspólnej. Kurde, co ja gadam? Nie puszczę jej tego, że tobie. Ojej. Ja się trzyma na jednej ręce. A czujecie to napięcie, nie? No. Tej sceny. Yennefer to jest jedna z najważniejszych postaci w życiu Geralta, a tak naprawdę pojawiła się na chwilę i nic sobą nie wniosła. Dowiedzieliśmy się, że dziecko chce mieć. I oprócz tego chciał ratować swojego smoka takiego. I smoka chciał ratować, czyli jest nienormalna. Jest kompletnie nienormalna, no właśnie. To pamiętam. To jest najlepsze. Co to było? Przypomnieliście mi o najgorszej rzeczy, którą widziałem w tym filmie. To było to uciekające coś w trawie, co próbowałem złapać. Tak. Masakra. To było straszne. No. No dobra, no to jest ostatnia kwestia w naszej rozmowie. Czy jest to film, który fani Wiedźmina, być może nie znający tego filmu, bo są to na przykład ludzie młodsi, a ten film, no nie, powiedzmy, nie funkcjonuje jakoś żywiołowo w polskiej kulturze, nie ma reedycji na Blu-rayu jakichś tam reklamowanych, chociaż może są, nie wiem w sumie, ale czy to jest film, który wniesie cokolwiek do życia fanów Wiedźmina 2, czekających na Wiedźmina 3? Ja myślę, że jeżeli CD Projekt chce dobrze sprzedać Wiedźmina 3, to powinien wykupić wszystkie egzemplarze tego filmu i je spalić. Fani Wiedźmina nie mają tutaj kompletnie czego szukać, to jest kompletna strata czasu. Cały czas męczyłem się. No, scena seksu też jest masakryczna. Wszystko jest zajebiste w tym filmie. Bo on tak jakby nie bardzo wiedział, co robić. Dokładnie. No. Wróciłem do domu i wrzuciłem sobie
dwa pierwsze odcinki starego serialu brytyjskiego Robin of Sherwood, które przypuszczam były jeszcze kręcone za jeszcze mniejsze pieniądze, w jeszcze gorszych warunkach i to wygląda dzisiaj po 30 paru latach naprawdę lepiej niż to, co oglądaliśmy na ekranie właśnie. O cholera. jego się nie da trafić. Myślę, że jak HBO się za to weźmie, co chyba wszyscy po cichu liczą, to może wreszcie coś z tego Wiedźmina w wersji serialowo-kinowo-filmowej będzie dało się zrobić, ale na razie to nie ma się czym podniecać. No dobra, jak widzicie, zupełny brak entuzjazmu, jeśli chodzi o Wiedźmina. Chyba nie warto do niego wracać. Wypalił nas. No chyba, że ktoś naprawdę musi zobaczyć i chce sobie popsuć humor trochę, to jak najbardziej w takiej kategorii to może zadziałać. O! To było tak blisko wypadku. Dobra, dzięki za uwagę, cześć. Do usłyszenia. Cześć. Patrzyłem się. Jesteś, nareszcie. O Boże. To co, jutro serial, od początku.